Witaj. Z treści skryptu dowiedziałeś się już, że w instalacjach kontroli dostępu obecnie stosuje się następujące rodzaje kart. Z paskiem magnetycznym, wieganda, zbliżeniowa, indukcyjna oraz podczerwieni. Najczęściej wykorzystywane są jednak trzy rodzaje kart spośród wyżej wymienionych. Będą to karty z paskiem magnetycznym, wieganda oraz karta zbliżeniowa. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej. Zastanawiałeś się kiedyś, jak działa karta magnetyczna? Pewnie zauważyłeś, że karta z paskiem magnetycznym ma na swej powierzchni wlaminowany pasek magnetyczny. Dane zapisuje się, polaryzując fragmenty taśmy magnetycznej w różnych przeciwnych kierunkach za pomocą zmiennego pola wytwarzanego przez głowice zapisujące w urządzeniach koderów. Dane są pobierane z karty poprzez jej przesunięcie wzdłuż pasywnej głowicy znajdującej się w czytniku. Głowica wykrywa zmiany pola magnetycznego występujące na pasku i przekształca je w impulsy elektryczne. Słyszałeś kiedyś o kartach wieganda? Karty wieganda to odmiana kart magnetycznych, w których zamiast taśmy magnetycznej naniesionej na kartę wlaminowuje się w nią specjalne druciki wykonane z materiału magnetycznego. Druciki te wykonane są w postaci rdzenia z materiału magnetycznego miękkiego oraz powłoki z materiału magnetycznego twardego. Kiedy karta poddana jest działaniu zmiennego pola magnetycznego, druty te wygenerowują własne pole, które jest następnie odczytywalne przez głowicę odczytu. Głowica czytnika przetwarza sygnał, w konsekwencji czego na wyjściu otrzymujemy ciąg impulsów rozpoznawanych dalej jako zera i jedynki. Numer karty jest zakodowany przez lokalizację drucików oraz kolejności, w jakiej pobudzają one czytnik. W kartę wlaminowuje się dwa szeregi drucików. Jeden odpowiada logicznym zerom, drugi zaś jedynkom. Raz zapisanego kodu na karcie nie można już zmienić. Ale w jaki sposób odbywa się odczyt takiej karty? Odczyt kart wieganda jest bezdotykowy. Karta zostaje przesunięta wzdłuż specjalnej prowadnicy czytnika. Zauważyłeś, że coraz popularniejsze stają się karty zbliżeniowe? Korzystamy z takich kart w pracy. Jedno kliknięcie i drzwi są otwarte. Karty zbliżeniowe zawierają strukturę układu scalonego z kodem wpisanym w trakcie procesu produkcyjnego, choć istnieją również odmiany kart, w których możliwa jest zmiana kodu u użytkownika. Kod jest przesyłany do czytnika przez zbliżenie karty. Rozróżnia się dwa rodzaje kart zbliżeniowych. Pasywne, kiedy energia niezbędna do odczytu danych jest pobierana z czytnika, oraz aktywne, posiadające wlaminowaną baterię. Pomiędzy kartą a czytnikiem odbywa się transmisja na falach elektromagnetycznych o częstotliwościach radiowych lub też z wykorzystaniem zjawiska indukcji elektromagnetycznej. Dziękuję za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.